Ernest Bodziuk, dzień dobry. Zaczynamy program Szczerze o Pieniądzach. Dzisiaj w studiu Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Jak jest dziś z pieniądzem w gospodarce? Czy on jeszcze krąży, czy krąży coraz wolniej? No bo od tego wszystko zależy. Ten pieniądz jeszcze krąży, ale oczywiście wpływ pandemii ma już widoczny. E, oddźwięk wśród polskich przedsiębiorców. Bo co, bo oni trzymają te pieniądze na rachunkach, mimo że mają i nie płacą faktur? No, w pierwszej kolejności wygląda? musimy powiedzieć o tym, że oni odczuwają e, ujemne skutki e, pandemii i teraz, e, jeżeli spojrzelibyśmy w jaki sposób regulują swoje należności, a to jest podstawa, e, by mhm. jeden przedsiębiorca płacił na czas drugiemu, bo wtedy jest rzeczywiście ten obieg pieniądza zachowany i wtedy gospodarka funkcjonuje normalnie. Natomiast... Panie prezesie, ale przepraszam, że wejdę w słowo. U nas i tak generalnie z tymi płatnościami to nie jest tak y, różowo. No, te zatory zdarzają się. Czasami są wymuszane przez większe firmy na, na tych mniejszych, więc my nie jesteśmy aniołami, jeśli chodzi o regulację płatności czy zobowiązań wobec siebie. A teraz, co mówią przedsiębiorcy, że będą płacić, czy że mają pieniądze, ale wstrzymują płatności? Jak to procentowo y, wygląda? W tej chwili już ze względu na sytuację, jaką mamy. 63% przedsiębiorców mówi, że pogorszyły się jeszcze bardziej płatności, czyli ich opłata, zapłata na czas na konto nie wpływa, a to jest związane właśnie z sytuacją epidemii. I przedsiębiorcy nie płacą sobie wzajemnie z różnych powodów. Oczywiście, tak jak Pan wspomniał, zatory płatnicze były i nadal pewnie będą, natomiast musimy dbać o to, żeby one w tej chwili nam nie przerastały, nie narastały. A to niestety ma miejsce. Też, jak wynika z naszego ostatniego badania, 44% polskich przedsiębiorców mówi, że nie są w stanie zapłacić na czas swojej faktury ze względu na sytuację, z jaką się w tej chwili spotkali od miesiąca, półtora. Prawda? Ale nie są w stanie zapłacić, bo nie dostali od innych pieniędzy? Bo nie dostali od innych pieniędzy, tak. Ale teraz idąc dalej, w ślad, ślad za tym badaniem, 27% przedsiębiorców mówi, że ma pieniądze, ale nie, nie, zapłaci. nie płaci dalej. Nie płaci swoim kontrahentom z tego względu, że chce zaoszczędzić, bo no obawia się, co się za co chwilę może wydarzyć. Brak zaufania. Tutaj ewidentny brak zaufania między przedsiębiorcami, brak zaufania do tego, co się będzie za chwilę działo na naszym rynku. Ale czy to nie świadczy też o tym, że polskie firmy, no pewnie nie wszystkie mogą, ale te, które mogą, nie budują sobie odpowiednich poduszek finansowych na tego typu czasy? No bo jednak zapłata za wykonaną usługę jest czymś podstawowym w gospodarce. To jest absolutnie podstawowa rzecz, zapłacić na czas swojemu kontrahentowi. Natomiast różnie to bywa z zasobnością i płynnością w polskich przedsiębiorstwach. Niektóre rzeczywiście mają tę poduszkę finansową, ale teraz pytanie: czy z niej skorzystają? Czy sobie ją jeszcze nadbudują? Czy będą chcieli właśnie ją nadbudowywać kosztem swoich kontrahentów, kosztem swoich pracowników, bo różnie rozmawiało. No właśnie o to wygląda. chciałem zapytać, no bo wiele osób martwi się co z pensjami, bo czy firma będzie na przykład przetrzymywała pieniądze na rachunku, no w razie czego, czy może jednak zapłaci pracownikom, w jakiej kolejności, czy może najpierw kontrahentowi? I teraz ta sytuacja wymusza takie zachowanie, że jeżeli ja nie otrzymałem zapłaty na czas, no to muszę sobie w jakiś sposób to skompensować, więc prawdopodobnie będę chciał zaoszczędzić na y, moim kontrahencie, więc nie zapłacę jemu na czas, może nie zapłacę e, pełnej pensji swojemu pracownikowi, chociaż pracownicy są tutaj w, absolutnie w priorytecie, jeżeli chodzi o e, No właśnie, to wydatki. jak to wygląda, jak y, przedsiębiorcy wydają pieniądze, to w pierwszej kolejności na co? No w tej na chwili, składki ZUS, na podatki czy na pracowników? W, w tej chwili pracownik jest na pierwszym miejscu, czy był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wydatki, dopiero dalej e, w kolejności e, są daniny państwowe i spłaty kredytów oraz rat leasingowych. Natomiast w sytuacji, kiedy następuje takie zaburzenie przepływu należności, a mamy już z tym do czynienia, no to zmieniają się te priorytety. Okazuje ale się, że można zaoszczędzić. Końcu, tak? Oczywiście tak, no, skoro możemy zaoszczędzić na kontrahencie, to zaoszczędzamy na nim w pierwszej kolejności. I teraz on będzie próbował zrobić prawdopodobnie to samo na następnym. No to stanie ale jeżeli ten następny, tak, ale jeżeli ten następny. Nie ma już takich możliwości, że no, nie zapłaci następnemu. No to co, następuje plajta po prostu. I przerywa się cały ten łańcuch. Tworzy się domino, które może za jednym naciśnięciem przewrócić się i zupełnie z, zrujnować ten cykl w polskiej gospodarce. To tu wchodzimy teraz w to, co powinien robić rząd. Bo to, że mamy tarczę antykryzysową, nie oznacza, że kolejne działania nie powinny być podejmowane, bo one muszą być chyba dostosowywane do tego, co się aktualnie dzieje w gospodarce, prawda? Myślę, że ta pomoc, która w tej chwili jest oczekiwana przez polskich przedsiębiorców, powinna być bardzo konkretna i bardzo dobrze ulokowana. W pierwszej kolejności powinny otrzymać tę pomoc. Właśnie te firmy, które mają największy, największy problem z zachowaniem płynności finansowej, te firmy, które nie są w tej chwili w stanie realizować zapłat w stosunku do swoich kontrahentów, bo po prostu nie mają żadnych przychodów, no albo one są minimalne. Się właśnie jak ta pomoc powinna wyglądać? Czy to powinna być rozciągnięta na całą gospodarkę pomoc, czy jednak bardzo celowana? No bo wiadomo, będą firmy, które zyskają w obecnej sytuacji, czy y, będą się miały lepiej, albo nie będą miały w ogóle problemów, bo są w takiej działce, w której no, da się zarabiać. A Uwa inne? Uważam, nie. że w pierwszej kolejności powinno trzymać pomoc y, te, te przedsiębiorstwa, te branże, y, o których wiemy, które rzeczywiście mają ten największy problem bo jeżeli będziemy rozdawać te pieniądze w sposób lewo, taki na prawo tak, i lewo, to oczywiście znajdzie się tam paru gapowiczów, którzy chętnie się do tego przyłączą, mimo tego, że mają dobre wyniki finansowe, bo akurat korzystają z prosperity w sytuacji, kiedy mhm. mamy pandemię. Więc dlatego ta pomoc powinna być bardzo konkretna i tutaj mówię, naprawdę powinna być rozdana hojną ręką tym przedsiębiorcom. Mówię tutaj o pomocy gotówkowej. Łatwo I łatwo wymienić chyba takie branże, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, hotelarska chociaż. W pierwszej kolejności transport który praktycznie stanął. Mówię tutaj i o transporcie osobowym, i o transporcie towarowym, tym międzynarodowym. Dalej branża turystyczna, dalej gastronomia, a to oczywiście pociąga za sobą następne, które za chwilę dostaną rykoszetem, czyli hotelarstwo mhm. chociażby, także no i linie produkcje. Muszą regulować, regulować raty leasingów, bo samoloty, samoloty są przede wszystkim w leasingu, nie są własnością linii, a nie latają, nie zarabiają. I samoloty, i samochody, bo tutaj jeżeli mówimy o transporcie, to absolutnie większość z tych pojazdów to są pojazdy w lizingu, więc za chwilę rykoszetem dostaną też te branże dlatego trzeba już w tej chwili podejmować zdecydowane działania, zdecydowane kroki, żeby do tego nie dopuścić, bo jak wspomniałem na początku, to jest jak, jak w ustawionych kostkach domina. System naczyń połączonych, jeżeli Jedno jeden przedsiębiorca przewraci. nie zapłaci drugiemu, to to bardzo naganne w sytuacji, szczególnie kiedy posiada te, te środki, bo za chwilę on może też odczuć tego skutki, ponieważ może być tak, że za chwilę zbankrutuje ten, który od niego kupował towar, towar czy usługę i on też zostanie na lodzie. A proszę mi powiedzieć, panie prezesie, jak wynika? Jak pan ocenia nasze firmy, czy one. Mm, na pierwszym miejscu rzeczywiście stawiają pracowników? Czy to postrzeganie pracowników, czy wypłat pensji jest dla firm bardzo ważne? Bo ja pamiętam takie czasy, to nie, niezbyt odległe, gdzie zaległości w wypłacaniu pensji to była naturalna sprawa. Zmieniło się to trochę? Panie redaktorze, zmienił się rynek. Jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika i to pracodawca musiał o tego pracownika odpowiednio zadbać i zatrzymać go w firmie, czyli nie mógł sobie pozwolić na... Um, Przestoje z pensją. Przestoje tak. z pensją, na niewypłacanie pensji. I, i odwołam się do badania, które wykonaliśmy na samym początku marca. Tutaj pytając też o obawy pracowników, o obawy pracodawców... W związku z zaistniałą sytuacją. Więc na pierwszym miejscu stała tutaj, stało tutaj obniżenie sprzedaży czy niemożność mhm. tej, tej sprzedaży. Tak 58% przedsiębiorców deklarowało. Natomiast 51% najbardziej obawia się braku rąk do pracy, czyli braku tego pracownika. Więc pracownik nadal jest bardzo cennym aktywem w firmie. I oby się to nie zmieniło. Czyli myślę, że pracodawcy czy firmy powinny robić, czy będą robiły wszystko, żeby mimo jednak, mimo tego kryzysu, tych pracowników u siebie cały czas zatrzymać. Bo co z tego, że zwolnią, jak z dwa miesiące będą musieli szukać znowu? I no co myślę, że, że tak pracownicy, pracodawcy będą postępowali. Tylko teraz pytanie, czy będzie ich na to. Yy, stać, bo to jest koszt stały, który, yy, który yy, no, trzeba re, regulować, a yy, trudno to robić w sytuacji, kiedy nasza sprzedaż yy, praktycznie została zatrzymana. Mówię o tych niektórych branżach. I teraz wracając do badania, yy, bo mówimy tutaj o programie pomocowym, pytaliśmy przedsiębiorców, czego oczekują yy, od rządu, yy, mhm. yy, jaka pomoc jest im potrzebna. W pierwszej kolejności 77% respondentów odpowiedziała, że zniesienia na okres trwania epidemii składek ZUS. Na drugim miejscu w odsetku 64% ponad, to, była, to było oczekiwanie od rządu abolicji podatkowej, czyli przedsiębiorcy obciążeni podatkiem PIT, CIT, VAT. Chcieliby, żeby no, na okres, kiedy niestety nie mogą sprzedawać, nie mogą normalnie pracować, żeby to zostało nie prolongowane, ale właśnie zniesione. A jak pan patrzy na kondycję polskich firm, tak w szerszym horyzoncie, to gdyby pan miał oceniać, jak one przejdą przez ten kryzys, to przejdą w sposób. No, sprawny, dobry i jednak w większości utrzymają się na rynku? Czy, czy gospodarka nam się zawali? Myślę, że jako gospodarka weszliśmy w ten kryzys koronawirusowy w całkiem niezłej kondycji. Ale też obawiam się, żebyśmy zbyt szybko tego nie roztrwonili, bo rzeczywiście to będzie w dużej mierze zależało od tego, w jaki sposób rządzący pomogą w tej trudnej sytuacji głównie małym, średnim i mikroprzedsiębiorstwom. Jeżeli ta pomoc będzie dostateczna, wydaje mi się, że wyjdziemy obronną ręką, zakładając, że kryzys czy sama epidemia nie będzie trwała niż zakładamy te trzy miesiące, jak to było w Chinach. Czy to jest prawda? Nie wiem. Nie jestem. Trudno pan ocenia, Na ile y, miesięcy polskie firmy mają siły? Można tak oceniać, czy nie? Y, czy to jest można. tak, że miesiąc, dwa, trzy, pięć, pół roku? Y, można to ocenić, bo to wynika też z badania, które przeprowadziliśmy na samym początku marca, więc wtedy y, 11% firm deklarowało, że jest w stanie wytrzymać jeden miesiąc, 19%, że trzy miesiące y, da sobie radę w takich trudnych warunkach, 26%, że że da sobie radę przez e, pół roku, a e, przepraszam, to były 24%, e, mhm. 24% że przez e, pół roku, a 26%, że rok, a może nawet dłużej. A to optymistyczne badanie. Optymistycznie rzeczywiście to wyglądało na samym początku. E, Ciekawe jak to się będzie e, zmieniało i czy będzie się zmieniało. Na pewno w tej chwili te nastroje uległy pogorszeniu. Oby w takim razie jak najszybciej się poprawiły. Dziękuję pięknie za rozmowę w studiu. Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, był moim, był moim gościem. Dziękuję, Dziękuję panie bardzo. prezesie. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.